W ramach konsultacji z samorządowcami, organizacjami oraz mieszkańcami, tym razem w gminie Ryglice, odbyło się kolejne spotkanie z wicemarszałkiem Małopolski Romanem Ciepielą dotyczące inicjatyw prorozwojowych w subregionie tarnowskim. Jak podkreślił wicemarszałek Małopolski, konsultacje prowadzone są w ramach zaplanowania naszej wspólnej przyszłości na lata 2014-2020. To okres kolejnych inwestycji, kolejnych wielkich wyzwań związanych z funduszami europejskimi, które, jak już wiemy, zostały dobrze wynegocjowane w Brukseli. Wiemy, ile Polska otrzyma. Nie wiemy jeszcze, ile będzie tych środków na poziomie regionu, ale już chcemy być gotowi z pakietem projektów, programów, które będziemy wspólnie realizować dzisiaj w gminie Ryglice. Teresa Połoska, burmistrz Ryglic, zaznaczyła, że bez funduszy unijnych gmina nie byłaby w stanie zrealizować wielu inwestycji. Bez tych programów nie byłoby żadnego rozwoju, nie byłoby infrastruktury, nie byłoby dróg, nie byłoby niczego. Więc bardzo ściśle współpracujemy z marszałkami, z wojewodą, żeby pozyskać te pieniądze i żeby wszczelić się w programy, które nam przygotowują. Priorytetem dla gminy Ryglice jest rozwój turystyki dostosowanej do potrzeb i oczekiwań odwiedzających ją turystów. Ustawiamy na turystykę, ale turystykę zorganizowaną, przemyślaną, tak żeby można było korzystać i z wody, i z drojazdu, i z telefonii i cyfrowej i wiele, wiele innych udogodnień, takich jak turysta współczesny chce mieć. Nie chcemy przemysłu, mamy przemysł drzewny, który jest nieszkodliwy. Turystyka jest priorytetem naszego rozwoju, bo jest to taka odskocznia dla Tarnowa, taka mała Krynica. Głos Ryglic w procesie rozwoju subregionu tarnowskiego jest bardzo ważny. Priorytetów jest wiele, rozpoczynając od gospodarki, miejsc pracy, po komunikację i budowę dróg. Wiemy, że będziemy mieli kilka miliardów euro do dyspozycji. I pytanie jest wprost, jak je wykorzystać, aby gospodarka lokalna była gotowa do tworzenia miejsc pracy? Gdzie zbudować kolejną drogę, bo wszystkich nie zbudujemy? Gdzie stworzyć strefę gospodarczą? W jaki sposób rozwinąć szkolnictwo zawodowe, aby ludzie byli przygotowani do pracy w takich zawodach, których gospodarka będzie potrzebowała? To są naprawdę bardzo duże wyzwania i bez uzgodnienia z liderami lokalnymi nie przeprowadzimy tego procesu w pełnej zgodzie, a chcielibyśmy nie uczyć się na błędach, bo tego nie robimy, tylko zaplanować inwestycje i przedsięwzięcia, które są po prostu potrzebne. I głos Ryglic jest w tym procesie uzgodnień bardzo ważny. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnej drogi do realizacji inwestycji regionalnych i subregionalnych z uwzględnieniem interesu gminy Ryglice. Szeroko prowadzone konsultacje mają przyspieszyć rozwój tego regionu. Anna Ptak, Tarnowska TV.